bardzo rzadko mam na to czas, żeby przejść się, na przykład jak wpadam do Harrodsa, to idę po konkretną rzecz, przeważnie po jakiś krem albo coś kupuję kosmetycznego. Rzadko mi się już zdarza, żeby takie, co zresztą kiedyś bardzo lubiłam, żeby przejść się uliczkami po Mediolanie, zajrzeć do wszystkich butików, obejrzeć i tak dalej. Staram się to robić i oczywiście robię to cały czas, bo chociażby z tego, że chcę obserwować cały czas trendy, dotykać bardzo często pewnych wykończeń, materiałów i tak dalej, więc oczywiście robię to, ale to już nie jest to, co kiedyś, po prostu nie mam na to czasu. Ale które miasto byłoby tym, tak? Najchętniej zdecydowanie to jest jednak Londyn, dlatego że to jest takie moje miasto, ja tam wszystko znam, czuję się u siebie, prawie tak jak w Warszawie, w związku z tym mało tego, jak idę do Harrodsa albo idę do Selfridges, to są w tej chwili dla mnie dwa najlepsze, Selfridges jest zdecydowanie dla młodszych i takich, i jest trochę inny niż Harrods, natomiast jeżeli wchodzi się do Harrodsa, to pod jednym dachem mamy wszystko. I najpiękniejsze buty i sukienki, i suknie wieczorowe, i modę szaloną, i kosmetyki, i jeszcze przy okazji najlepsze czekoladki i herbaty. No to cóż chcieć więcej, prawda?